Holenderska firma Favorite Gifts, którą to nazwę tłumaczy się na ulubione prezenty, działa już ponad 50 lat. To firma rodzinna, którą założył Edrie van Helden. Zaczęło się od sprzedaży długopisów z nadrukiem, a obecnie to międzynarodowa firma z oddziałami w 7 różnych krajach. Długopisy są nadal produktem firmy, ale obecnie Favorite Gifts dostarcza ponad 2000 artykułów bezpośrednio ze swoich magazynów. Na uroczystym otwarciu oddziału firmy w Bolesławcu gości powitał jego dyrektor Maciej Śliwa. Witam wszystkich na wielkim otwarciu naszej firmy Favorite Gifts Print Europe w Bolesławcu. Czekaliśmy na to kilkanaście miesięcy. Dziękuję wszystkim za przybycie w tak licznym gronie. Mam wielką przyjemność powitać rodzinę właścicieli Favorite Gifts. Przyjemnie mi też powitać personę Favorite Gifts Print Europe oraz współpracowników firmy ze Studia D5 i firmy Takanaka. Witam przedstawicieli lokalnych samorządów i wszystkich pozostałych gości. Bolsajcki zakład firmy to drukarnia, w której nadruki wykonuje się do praktycznie wszystkiego, na czym nadruk może się zmieścić. Ale przede wszystkim chodzi o różne gadżety, prezenty i upominki. Wszystkie dotychczasowe zakłady Favorite Gifts mieszczą się w Holandii oraz Belgii. Ten w Bolesławcu jest pierwszym takim, który powstał poza krajami Beneluxu. Na otwarciu tego zakładu głos zabrał też potomek założyciela firmy, jej współwłaściciela, przy tym dyrektor generalny Arno van Helden. W historii naszej firmy praktycznie co 5 lat budowaliśmy nowe siedziby i budynki firmy. Jest ich obecnie 11 budowli, które zaprojektowaliśmy sami wraz ze współpracownikami. Ja należę do drugiej generacji właścicieli firmy. Mam jeszcze brata i siostrę, z którymi pracujemy w niej razem. Dzisiaj oni nie mogli być na tym otwarciu, ale jestem pewien, że w niedalekiej przyszłości pojawią się także w Bolesławcu. Firma Favorite Gifts powstała na gruntach bolesławieckiej podstrefy, wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Cały proces inwestycyjny zaczął się już kilka lat temu. Rok temu natomiast rozpoczęła się sama budowa zakładu. Kiedy 7 lat temu spotkaliśmy się z waszą firmą, pamiętam swoje przemówienie. Mówiłem o tym, że wszyscy, którzy decydują się zainwestować w Bolesławcu, nie wycofują się, tylko wprost przeciwnie, kontynuują i rozwijają swoją działalność. Miałem nadzieję, że firma sobie poradzi na tym trudnym rynku, ale nie spodziewałem się aż tak pięknego budynku, jaki dzisiaj zobaczyłem. To bardzo cieszy i to świadczy o tym, że Bolesławiec jest dobrym miejscem do robienia biznesu. Tradycyjnie już prezydent Bolesławca podarował właścicielowi firmy symboliczny ryngraf, upamiętniający jej otwarcie na terenie bolesławieckiej strefy ekonomicznej. Nie obyło się też bez przecięcia wstęgi jako symbolu otwarcia firmy. Proszę Państwa, niech się Wam wiedzie. Good luck. Powodzenia. Powodzenia? Powodzenia. Powodzenia. Uroczyste otwarcie zakończyło się zwiedzaniem bolesławieckiego oddziału firmy. Już naocznie można było zobaczyć, czym się zajmuje. To cały proces nanoszenia nadruków na długopisy, a także różnego rodzaju przedmioty i następnie konfekcjonowanie ich oraz wysyłka, która kierowana jest na wszystkie strony świata. Mamy miejsce pracy dla wielu, wielu osób, w tym ogromnej ilości kobiet, co jest niezwykle ważne. To, że firma akurat zainwestowała w tym czasie, który niewątpliwie jest czasem trudnym, jest dla nas dodatkowym powodem do satysfakcji i zadowolenia. Co jest ważne też to, że ta firma ma zupełnie inny profil produkcji niż te firmy, które do tej pory inwestowały głównie z branży motoryzacyjnej, logistycznej. Obecnie w zakładzie w Bolesławcu pracują 273 osoby. Nieoficjalnie mowa jest o docelowej liczbie około 700 pracowników.